Cześć, tym razem coś zrobimy sobie na Scratchu. Zrobimy sobie grę taką początkową. Czyli no małpka je banana. Na początku musimy tutaj usunąć kota, bo nie będzie nam potrzebny. I zmienić duszka na małpkę. Tego ten. No i wybieramy zwierzęta małpkę. Tu jest. I jeszcze powinniśmy wybrać banana. O, pokażę, tutaj się to wybiera w rogu prawym. O, to gdzieś tutaj będzie jedzenie. Banany. No i teraz tło. Musimy zmienić tło na... Wybierz tło. No i wybieramy takie tło z drzewami. O, jest nawet tło Jurassic, które by się przydawało do jakichś Jurassic Parków itp. No. I jest wodne do jakichś reklinów, ale my chcemy z drzewkami. Gdzieś tutaj było. Ładne. Czy to ono tutaj jest? Właśnie. Może go nie być, ponieważ no raz są, raz ich nie ma. Czasami te tła się zmieniają. Na zewnątrz. No. Widocznie nie ma tego tła, tak więc musimy zmienić tło. To znaczy jeszcze duszka musimy dodać. Jakieś drzewa by musiały być. Czy są jakieś duszek drzewko? Okej. No nie ma. No więc tutaj gdzieś inne duszki. No są różne. Ale no drzewka nie ma. Powrót. Po prostu będzie blue sky. O. Po prostu blue sky. Ok. To usuwamy tło. No i tutaj mamy małpkę. Banan będzie gdzieś tu. No i teraz trochę słabo z tym, że nie ma drzew. No i właśnie, trochę coś postanawiam dorysować, jakieś drzewko. No, powiem wam, że nie zaplanowałem tego, że drzew nie będzie, ponieważ drzewa widziałem, że one są wszędzie, no. Powinny być, to jest jakieś... Nie wiem, no, czy taki może być. Powiększę sobie trochę. No i tutaj jakie takie drzewo bym sobie narysował. Chociaż nie wiem, czy umiem, ale jakbym coś, to może bym umiał. No, jakoś to zrobić. O. I żeby to wyglądało jak drzewo. Czyli ogólnie muszę jeszcze coś takiego zrobić. I dopiero teraz chyba będzie się dało. Nie, nie da się jeszcze, bo nie dodałem tego. Okej, teraz chyba już będzie się dało, tak? O, da się już. No i teraz tutaj umieszczamy sobie tego banana. No i teraz robimy sobie skrypt, co jest najważniejsze, dla naszej małpki. Teraz bym przybliżył, no i pokazał, co trzeba zrobić. Na początku zdarzenia. No, no i to wszystko wiadomo. Kiedy klawisz strzałka w górę
Nie, na początku strzałka w prawo, tak zawsze się bierze. Naciśnięty, zawsze. Ruch. Ustaw kierunek na 90. Tak. I przesuń o 10 kroków. Teraz sobie duplikujemy 3 razy. I tutaj będzie strzałka w lewo. Minus 90 i przesuń o 10 kroków. Strzałka w górę na 0. Przesuń o 10 kroków. I strzałka w dół. Ustaw kierunek na 180. No i teraz skrypt dla naszych bananów. O, teraz tutaj trochę przybliżę. Skrypt, kiedy kliknięto, wygląd, pokaż. I teraz zawsze, jeżeli to dotyka, o tutaj jest małpki, ok. Tylko mąkę, o tutaj, to ukryj. No, no i taki jest ten skrypt. No i teraz zapisujemy, robimy pauzę, no i zobaczymy się, jak się już zapisze. O, się właśnie już zapisał. No to teraz pokażę to. Uwaga, uwaga. Tutaj jest. Ui. To się stało. Aha. No to się okazuje, że widocznie skracza jeszcze niezbyt umiem. No dlatego muszę jeszcze to edytować raz. Tutaj małpkę sobie bierzemy i sprawdzamy jej skrypt. Zawsze ustaw kierunek. No dobrze jest. No to czemu coś tego? Okej. Okay. A, chyba zrobiłem źle, ponieważ nie. Napisz, no niech tak będzie. I tak, film trwa już bardzo dużo, no więc sądzę, że niech tak po prostu będzie, no. Nie ma innej rady. O, bardziej przybliżę na grę. Albo po prostu powiększę ekran. No i teraz po prostu, no nie ma innej rady, jak po prostu. O, zjedzony, nareszcie. No to tak powinno się robić tą grę. Bardziej umiem. Chyba każdy ma inne ruchy, dlatego no jakby to. No chyba będę musiał bardziej robić takie jurajskie gry, ponieważ małpkę faktycznie jest trudno ruchy jej robić. Nawet dinozaury mają takie wolne ruchy, a to ma takie jakieś dziwne. Ale no, da się w to grać. No więc to by było na tyle. Pa!